Dzisiaj nagrywamy materiał do kursu Twoja pierwsza książka. Jak widzicie, jesteśmy tu na planie. Zresztą Sebastian tu kręci cały dzień. Więc macie okazję zobaczyć, jak to wygląda, kiedy nagrywamy kurs z taką profesjonalną ekipą. Jak widzicie, w ręce mam telefon. To moja ściągawka, mam rozpisane punkty. Oczywiście tam Patryk nam wszystko też podpowiada, co akurat nagrywamy. I teraz kontynuacja jeszcze tej jednej lekcji, która została. Bardzo proszę, akcja. Chłopaki siedzą za kamerami, w ogóle ich nie widzę. Tak, widzę tylko kamery. I powiem wam, jest tu strasznie ciepło, więc jak tylko mamy szansę, to wstajemy i się trochę wietrzymy. Właśnie skończyliśmy nagrywać część razem, on już zniknął gdzieś tu Marcin. Teraz będę nagrywać ja, a potem Marcin sam. Czemu tak? Bo chcemy, żeby kurs był bardziej urozmaicony i ciekawy dla Was, a wiemy, że nagrywanie takich lekcji, które są czasami we dwoje, czasami jedna osoba mówi, są ciekawsze pod kątem dynamiki. No i też staramy się na przykład pokazywać książki, jako przykłady na chociażby okładek, albo w jakimś innym kontekście, który może się przydać. Także książki też pokazujemy, będą też PDF-y do pobrania, także o, tak właśnie się tworzy kurs. Jak chcę? Zobacz, jak dużo czasu będziecie go robić. Ile ciasteczek już na zdjęciu? Zero? Właśnie skończyłam moją część nagrań. Marcin szykuje się jeszcze na swoje dogrywki indywidualne. I powiem wam, że jest to mega, mega ciężka praca. I dzisiaj na pytanie Marcina, czy chciałabym grać w filmach. Chciałabyś być aktorem po tej produkcji dzisiaj? Zdecydowanie mówię nie. Nie. Nie chcesz się nawet nikt zastanowić? Nie. Może jakieś nasze własne produkcje, ale nie wyobrażam sobie takiej pracy na co dzień. Natomiast dwie rzeczy, o których chcę wam dzisiaj powiedzieć, to jedna dotycząca tego, jak się tu znaleźliśmy. I nie chodzi mi o tą konkretną drogę akurat tego jednego projektu, ale robienie takich nagrań, po pierwsze w ogóle kursu takiego i z ekipą i tu we współpracy, to nie jest coś, co przychodzi pyk nagle. To jest coś, co bazowało na wcześniejszych naszych działaniach i doprowadziło nas do tego momentu. Zatem nie można mówić o tym, że zrób te trzy kroki i nagle się tu znajdziesz, bo to nie do końca tak wygląda, tak? O tej współpracy zadecydowały wcześniejsze działania, które zrobiliśmy, książki, które wydaliśmy, dotychczasowe współprace, to, że już robiliśmy kurs na ten temat. Czyli zobaczcie, bardzo dużo elementów, których nie da się zrobić jako krok do odhaczenia, tylko jest to cała ścieżka i proces, który się dzieje. To, o czym chcę wam dzisiaj powiedzieć jako takie moje przemyślenie, dotyczy też wystąpień publicznych, bo było mi miło, jak ekipa powiedziała, że świetnie sobie radzimy, że fajnie to wychodzi, że praca idzie sprawnie, szybko i jakby efektywnie. I nagle okazuje się, że nasze doświadczenie w robieniu wideo, Marcin ma ich oczywiście znacznie więcej, tak setki razy więcej bym powiedziała niż ja, ale nawet to, że przełamałam się w pewnym momencie coś, tak przeszłam proces taki, że zdecydowałam się nagrywać wideo na YouTube'a, zrobiłam tych wideo w takim cyklu, to było około 50, ale też wcześniej już były nagrywane. To, że robiłam live'y, to, że robiłam webinary. Teraz mam nawet poczucie, że moje współprowadzenie audycji w radiu przez 2 lata bardzo mi teraz pomaga, bo zarówno pomaga mi w kontekście modulowania głosem, pomaga mi w kontekście samego nagrywania, dlatego że w radiu też nagrywaliśmy program do tak zwanej puszki, czyli był nagrywany i puszczany po czasie, więc
nauczyłam się na przykład robić powtórki w momentach, kiedy zrobię błąd, czyli nie denerwować się tym, nie starać się poprawiać nagle, tylko po prostu zrobić pauzę, wrócić 3 słowa wcześniej albo do początku zdania i zacząć nagrywać. I to jest dla mnie fascynujące, bo mnie wydaje się to taką umiejętnością, którą każdy potrafi, że po prostu no, stajesz przed kamerą i mówisz. I chcę wam powiedzieć, że no, po pierwsze, ekipa mówi, że tak nie jest, a skoro mają doświadczenie, to jakby ufam im doświadczeniu, ale chcę pokazać, że to jest możliwe do wyrobienia. Na koniec teraz Patryk, tak, jeden tutaj z chłopaków z ekipy, robił mi zdjęcia, gdzie musiałam stanąć, uśmiechnąć się, czy też zrobić jakąś taką poważniejszą pozę, wziąć książkę do ręki. I pomyślałam właśnie o tym, że kiedyś absolutnie czułabym się tak niekomfortowo w tej sytuacji. Prawdopodobnie, jak to Marcin mówi, robiłabym oczy sarenki, tak, te takie wielkie. Robiłabym jakąś głupią minę, kuliłabym się. I to jest też praca, którą musiałam zrobić sama ze sobą. I jej nie da się zrobić w inny sposób niż poprzez praktykę. Dlatego, że to są właśnie sytuacje, gdzie musisz się zmierzyć z taką swoją strefą komfortu, z jakimiś swoimi przekonaniami i możesz o tym myśleć, ale dopóki nie znajdziesz się w określonej sytuacji i nie wrócą do ciebie te odczucia, to do końca nie mierzysz się z tym. Więc to, do czego was zachęcam, jeśli w ogóle oglądacie to wideo i marzycie, że kiedyś będziecie robić takie rzeczy, może jeszcze nie wiecie, w jakim temacie, może nie wiecie, w jakiej, kiedy to będzie, w jakim zakresie, ale chcecie swobodnie występować przed kamerą, chcecie swobodnie w ogóle występować przed ludźmi, to zachęcam was jeszcze mocniej do tego. Korzystajcie z każdej możliwej okazji i zacznijcie już teraz, bo każda sytuacja, która się będzie zdarzała, i nawet jeśli na początku właśnie będziecie wyglądać na albo wystraszonych, albo spiętych, albo przejętych, będzie okazją dla was do takiego treningu w praktyce i dojścia do swobody mówienia przed kamerą, a szczególnie też czucia się swobodnie właśnie w takich sytuacjach nagrywania czy robienia zdjęć. Nagadałam się.